Piątkowy wieczór to moment, w którym do rąk laureatów Nagrody Prezydenta Suwałk trafią statuetki Włóczni Jadźwingów. Grono zwycięzców zostało wyłonione spośród ponad 20 zgłoszonych kandydatur. Takich nagród w tym roku będzie 7. Mogę powiedzieć, zdradzić rąbka tajemnicy, że w tym roku laureatów zdominowały osoby z grupy szeroko rozumianych przedsiębiorców, ale są też inne osoby zaangażowane chociażby w działania sportowe, czy też kulturalne, ale i społeczne. Co ważne. Zatem 7 statuetek, 7 włóczni, 7 laureatów. Gala wręczenia statuetek odbędzie się w Suwalskim Ośrodku Kultury, a towarzyszyć jej będzie, jak zawsze, interesująca oprawa artystyczna. Między innymi Alicja Węgorzewska, Olga Bończak, Mieczysław Miecznikowski, Bogdan Kierejsza, a tak Ben.